Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem wam o bombie, która znajduje się na kukurydzianym kompleksie. No ale standardowo, przed filmem prosiłbym ciebie o zostawienie łapeczki w górę, jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. A ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc, jak zapewne bardzo dobrze wiecie, już niedługo, a najdokładniej 12 września tego roku, do gry Fortnite trafi nowy sezon 8, rozdział 2. No i nie mogłoby się obejść bez eventu. Jak już wam wspomniałem 4 dni temu na tym kanale, że event odbędzie się i w tamtym materiale przedstawiłem wam po kolei, co się stanie z eventem. I była tam mowa o pewnej bombie. Bomba ta dostępna jest w kukurydzianym kompleksie w podziemiach. I aby ją znaleźć, trzeba mieć wykonane wszystkie zadania epickie oraz legendarne, lub też można zobaczyć bez wykonywania wyzwań ją na powtórce. I mało tego, że wiemy, gdzie jest ta bomba, wiemy również, kto i jak się ją posłuży. Najdokładniej na evencie kończącym obecny sezon 7 w rozdziale 2, Dr. Sloan, ta z kukurydzianego kompleksu, użyje tej bomby i wysadzi ją w statku matce. To spowoduje potężny wybuch na statce matce i zostaniemy tam przeniesieni do kostki Kevina. I właśnie do tego posłuży ta bomba. Oczywiście ten wielki statek UFO, który obecnie lata i przemieszcza się nad naszą mapą, zostanie rozbity i wysadzony właśnie przez tą bombę, a elementy jego statku zostaną gdzieś wysadzone na mapę i miejsce tego, gdzie zostanie to wysadzone, będzie się nazywało miejsce rozbicia się. Likarze mówią, że będzie to nazwana lokacja, w której będzie boss w nowym sezonie 8. I to byłby już koniec tego odcineczka. Standardowo prosiłbym ciebie o zostawienie łapeczki w górę, jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. A już wam nie zabieram więc czasu i co? Siemanko!